siemanko. W końcu dzisiaj mój upragniony dzień, czyli dużo jedzonka, ładowanie węglami. Cały tydzień na to czekałem, choć w niedzielę myślałem, że umrę z przejedzenia. Także mówię, nie, no nawet nie mam ochoty myśleć o kolejnym ładowaniu, bo jestem tak przejedzony, że masakra. Minął poniedziałek, wtorek, a ja już z głodu zdychałem. Oczywiście musiałem się trochę wyczyścić po tym całym ładowaniu i po tym śmieciowym żarciu. Jak wróciłem z zawodów, to oczywiście McDonalda musiałem wciągnąć. I przyznam szczerze, że uratował mnie. Problemy trawienne zniknęły. Trochę soli dostało się do organizmu i od razu organizm się nawodnił. Ślina wróciła. I samopoczucie na plus, bo wracając jeszcze z zawodu, jak nie miałem ochoty nic kompletnie zjeść, bo tym zimnym żarciem byłem przejedzony, żołądek zamulony, to woda ze mnie zlatywała cały czas. Praktycznie zero soli, mam trochę wafli solonych zjadłem przed sceną i masła orzechowego. No i inne pierdoły, których już nie będę wymieniał, bo mi chyba to zajęło z minutę. No i dzisiaj już sobie o 4 worek ryżu wciągnąłem, bo już spać nie mogłem na samą myśl, że jedzenie czeka. 5 coś też. I woreczek niedawno zjadłem i to mleczko zagęszczone. Zostawiałem zdjęcie i przyznam szczerze, że żałuję, że to mleczko wciągnąłem, bo mi żołądek zamuliło, ale może i dobrze, bo tak to bym wpieprzał ten ryż co godzinę i jeszcze się przeładuję, a tak to za parę godzin coś zjem, żeby się wszystko ładnie trawiło. Przed chwilą jakieś jeszcze pompowanie na gumach, żeby to ładnie tam wlatywało gdzie musi, czyli do mięsa. No i tyle. Dzisiaj wodę popiję może do gdzieś, nie wiem, w której jutro w ogóle wyjdę na tę scenę. Tak szacuję, że może około 13-14, więc wodę odstawię dzisiaj jakoś może 16. Potem jakieś małe łyczki tylko, żeby nawilżyć usta i tyle. Dzisiaj potas, jutro potas, wczoraj potas, wczoraj, dzisiaj bez sodu, jutro jakiś tam sód w postaci McDonalda załaduję na backstage'u, albo pizzę zamówię i sobie zjem, też na backstage'u oczywiście, zobaczymy, jakieś tam pizzernie znalazłem blisko z dowozem, także jestem ubezpieczony, po prostu chcę teraz załadować syfem, bo jak wróciłem ostatnim z Gdańska, po zjedzeniu maka miałem wrażenie, że mam szczytową formę. No i jeszcze po pączkach od babci, bo przywiozła całą reklamówkę, to jeszcze ze 6 pączków wyleciało, to dopiero była kosa. Wtedy mógłbym na scenę wychodzić. No ale tak jak mówię, no na razie sobie eksperymentuję, chcę sobie jakiś swój schemat wyrobić, żeby potem jak zrobię taką formę, kosę, co będę chciał powalczyć, jakieś pudło za rok, dwa w juniorach, żeby mieć jakiś schemat i wiedzieć, że na pewno to wypali, a nie się stresować tak jak przed debiutami, że nie mam wagi, że coś tam i ciągle jakieś zmiany, aż finalnie się udało w miarę tę formę zrobić, no ale nie do końca byłem zadowolony, bo dużo stresu i tak dalej. No ale teraz wytestuję drugi sposób i będę miał jakieś rozeznanie. Tak to u mnie wygląda, na razie nie walczę o żadne wysokie miejsca, tylko bardziej takie to są przedstarty typowe, żeby wiedzieć jak działać w przyszłości, nie? Także ja kariery nie kończę, dopiero zaczynam, wiążę z tym sportem coś więcej, także po tym starcie planuję się zaszyć i pracować ciężko, bardzo ciężko i zobaczymy jak to zaowocuje. No mam nadzieję, że zaowocuje tak jakbym chciał, żeby zaowocowało, no ale to wszystko pokażę. Oby zdrowie pozwoliło, żadnych kontuzji nie było, to będzie super. A reszta przyjdzie sama. Wystarczy się spiąć i pracować. Akurat mi tego nie brakuje, tego twardego charakteru. Także będę walczył i na pewno się nie poddam. No a jutro to żeliszczewo, no zobaczymy. No, 7 zawodników łącznie ze mną, jest paru kabanów. Nie wiem jak tam oceniają, jest to kategoria wszechwag juniorów. Nie ma limitu wagi, nie ma limitu wzrostu, tylko wiek do 23 lat. Od 16. Także no nie wiem. Gdybym był jakiś 5, to bym się cieszył, nie? 4 też. Bo jest konkurencja wysoka. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja wyjdę walczyć, będę walczył do końca. Tą talią trochę poświecę. Jak się nie ma czym, to chociaż trzeba jednym nadrobić.
I tak to wygląda, jak widzicie. Dzisiaj już humor dopisuję, bo od rana węgle podładowane. Ach, te moje węgle. Wczoraj zjadłem kilogram 700 kurczaka bez przypraw. Miało być kilo 200, ale zabrakło. Do wieczora zabrakło. Trzeba było jeszcze doładować. Tam jakimś olejem sobie polewałem. Przyznam szczerze, że jakbyście byli tak wygłodzeni, to smakuje to jak McDonald's. Także nie mówcie, że obleha czy coś, że jak można suchą kurę jeść. Uwierzcie mi, że jest dobra. Taka przysmażona fajnie w plasterki. Smakuje wyśmienicie. A nie tam jakieś batony wpieprzać. No dobra, dzisiaj sobie pojem trochę tych śmieci. No może nie dużo, to mam zamiar już do wieczora czysto ładować. Może jakieś banany jeszcze sobie dorzucę do ryżu. Albo dżemu, ale po tym ostatnim ładowaniu na dżem też nie mogę patrzeć. Nakupiłem tych suszonych owoców, ale jakoś mi się nie chce tego jeść. Potem się przyda, jak to sobie na rebound wchodził, to sobie powliczam to na spokojnie. No a po zawodach planuję rebound diet. Ze 200 kalorii, 4 treningi sobie będę robił, takie lightowe, 50% ciężaru. No i zobaczymy, co się będzie działo z organizmem. Skoro mogę się wyciąć, nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem, to nie będę robił rewersów, bo szkoda mi nadal męczyć organizm. Siedzieć na tym deficycie i funkcjonować jak mumia i wszyscy dookoła mnie denerwują i tak dalej, nie? A nie w tym rzecz. Chcę wrócić do świata żywych. Tym bardziej, że nie ma czasu, trzeba pracować i budować mięso, jak chce się coś 2,17 pokazać, nie? No a jak będę 2 czy 3 miesiące na rewersie, to jestem w plecy. Chcę to wytestować, żeby potem wam powiedzieć, co jest lepsze. Rewers jest fajny, choć rok temu przesadziłem oczywiście z kaloryką, bo potem się chciało dokładać, 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 no i tak się ulałem i tak. Zawsze było mało tego jedzenia, tak to jest, jak się ciągle człowiek ogranicza. No a teraz nie mam takiego parcia, zjem sobie w tygodniu jakiś sushi może. Jakąś pizzę, jakiś obiad dobry w restauracji, jakiegoś steka i tyle. I wracam do Michy. Znaczy wracam już w poniedziałek normalnie, ale sobie zrobię parę cheat meali, ale nie na zasadzie, że cały dzień obiadania i tak dalej. Dzisiaj to ładowanie mi już sporo podratuje, jutro jeszcze zdążę się objeść po zawodach, także pewno będę miał dosyć. Tak sobie w tygodniu wyskoczę na jakiegoś cheata. Takiego zdrowego. To się nic nie stanie. Tym bardziej, że nie wiem, no tydzień temu nie wiem ile w siebie wpakowałem węgli, ale myślę, że z 2 kilo. No a żadnych uszczerbków w ogóle na sylwetce nie widzę, a mam wrażenie, że dzisiaj nawet jeszcze do przodu to wszystko, nie? Jeszcze lepsza forma. Także zobaczymy. Pozdrawiam i trzymajcie jutro kciuki. Postaram się nie zawieść, zrobię co w mojej mocy, choć jak mówię, konkurencja jest na wysokim poziomie, ale ja wychodzę, się nie poddaję. Nie patrzę, że ktoś ma 20 kilo więcej ode mnie. Trzeba się pokazywać, nie można się wstydzić, jak ma się co pokazać. Pozdro, trzymajcie się.